Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny odcinek Rolnictwa w Pigułce oczywiście. Dzisiaj mamy, o co to się stało, a pierwsze opuszczanie, no i od razu wpadkę na samym początku. Dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy 2 kwietnia, czwartek, jeżeli się nie mylę, najwyżej mnie poprawicie. A ja dopiero uprawiam pod kukurydzę pola, gdzie miałem poplony. Jak widzicie, poplon nie wymarzł do końca, trochę rzodkiewki wymarzło, fasolia została, poszedł na to glifosat. No i postanowiłem, że wypróbuję, jak działa pług dłutowy. Nie jest chyba to najlepsze wyjście na ten rok, bo zapowiada się mega susza. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko część pól będziemy tak robili, resztę mamy w tradycyjnej uprawie orkowej. Większość mamy w tradycyjnej uprawie orkowej. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Są takie pola, gdzie nigdy głębość jeszcze nie był do tej pory używany. I zobaczymy, czy coś to pomoże. W suchym roku może nawet zaszkodzić, natomiast jakby jednak coś przypadywało, przebijemy się przez tą warstwę późną, bo robimy na około, na skali jest ponad 40, ale nie patrzcie na to, jak ktoś Wam mówi, że jak jest 40 na skali, to jest 40 w polu, to tak nie jest. Ja mam tutaj drucik, który widzicie, miarka, która gdzieś tam mi wypadła i nawet telefon, który spadł. I sprawdziłem, że przy tych 40 paru na skali, na polu jest około 32-3 cm, czyli około 5 cm poniżej warstwy płużnej, bo myślę gdzieś, że na tej głębokości ta warstwa płużna u mnie jest, z tego względu, że te orki wykonuję do tej głębokości. Raczej staram się głębiej nie orać, bo spód raczej mam słaby, nie ma spodów gliniastych, tylko raczej spody piaskowe, lekko piaszczyste, lekko przepuszczalne, no i nie chcę wyorywać tej tak zwanej martwicy do góry. Tutaj zobaczcie, górka ma ciągnik trochę ciężej, ale radę sobie daje. Ogólnie z czym my dzisiaj pracujemy? Że pług dłutowy, to już wiecie, mówiłem. Nie jest to mój pług dłutowy, ale zarosłem. Koronawirus daje się we znaki. I znowu nie mogłem ostatniego swojego filmiku przesłuchać, bo cały czas mówię wyszedłem z prawy, nie myślę o tym w głowie, żeby tego nie mówić. I cały czas no właśnie, tak jak teraz. Cały czas to samo. Mam nadzieję, że jakoś mi z tym przejdzie. W tamtym roku było lepiej. Robimy pługiem dłutowym Moscio Gaspardo Attila na hydraulicznym zabezpieczeniu. No zobaczcie, jaka piękna robota. Na hydraulicznym zabezpieczeniu. Maszyna o szerokości 2,5 metra. Roboczej szerokości bodajże 2-4 metra. Czyli zabiera fajnie ciągnik. I jest do case'a, bym powiedział, akurat. Nie za duża, nie za mała. Case by mógł mieć jeszcze na 10-20 koni więcej, wtedy by było super, ale możemy jeździć około 8 na godzinę przy tych 30 paru centymetrach i fajną robotę na polu zrobić. Przed tym, jak się do Was jak włączyłem kamerkę, miałem załączonego powerbosta, czyli coś takiego, że jest chwilowe zwiększenie mocy w ciągniku. Nie wiem, u mnie jest w case'ie tak jak już chyba Wam mówiłem w siewniku, czasami jest, czasami nie ma, i do tej pory jak robiłem, był ten power boost, teraz się wyłączył, nie chce się załączyć. Czasami jest tak, że się odpali, zapali, on się sam załączy. Jak zniknął, od razu czuć, że tej mocy bardziej brakuje i na górkach mi ciągnik niestety trochę zwalnia, trzeba obieg schodzić. Aczkolwiek uważam, że i tak fajnie sobie daje radę. Myślałem, że mój ciągnik w takim agregacie rady sobie nie da. Robimy 9 km na godzinę. Zobaczymy, jakbyśmy puścili trochę głębiej. O! Tak. Tak nawet możemy robić. Czekajcie. O. Powiem tak, robotę robi to naprawdę fajną. Zabezpieczenie hydrauliczne, głęboko, przemiesza tą glebę fajnie. Na powietrzy, bardzo na powietrzy z tego co widzę. Jest taka pulchna ta gleba i będziemy na to. Nawozy powinny być rozsiane wcześniej, ale nie daliśmy rady. I w sobotę będziemy siać na to nawozy i uprawiać już typowo pod kukurydzę. Będziemy wysiewać sól potasową i mocznik i pryskać to N-Lock Maxem, żeby zablokować ten azot, utrwalić tak, żeby te rośliny mogły go pobierać jak najdłużej i jak najefektywniej i żeby te straty z mocznika z formy amidowej były jak najmniejsze. No i co, tak ogólnie rozmawiając, w tym roku kukurydzy będę miał sporo, bo około 18 hektarów. Facelia cała zasiana, a nie, nie cała. Zostały mi całe 2 ary do zasiania. Takiego jednego małego poletka.
Tutaj co widzicie, to jest właśnie facelia, tam z tyłu też facelia. Tutaj z wsiewką trawy i trzcinówki i kostrzewy czerwonej. To co jest najgorsze w tej chwili, to w naszym regionie, tej okolice Włocławka, nie ma deszczu i nikt nie zapowiada, nikt. W żadnej pogodzie po prostu, nie widać żadnego deszczu, żadnych większych opadów. Kilka dni temu mieliśmy, my akurat nie mieliśmy, ale tutaj w okolicy Kłodawa, o, gdzie górka to od razu czuć, Kłodawa na przykład, czy dzisiaj byłem tam za piątkiem u klienta, tam spadł śnieg. I to było nawet około 10 cm śniegu. No i trochę wilgoci tam spadło i na wschody, jeżeli ktoś zasiał, na pewno to pomoże. Natomiast u nas jest jak jest, tak jak widzicie, tej wilgoci zbytnio niestety nie ma. I w pogodach też nie widać żadnych opadów, żadnych większych opadów. Widzę tam jakieś opady, litr, 2-3, ale takie opady najczęściej się nie sprawdzają i najczęściej ich nie ma. Mam nadzieję, że w tej pogodzie coś się zmieni. Inaczej, mimo tego, że mam całą facelię zasianą, całą zawałowaną, to uważam, że wschody będą kiepskie. Bo tam, gdzie jest piasek, tam, gdzie jest dołek, jeszcze trochę tej wilgoci jest, dzięki przywałowaniu. Natomiast wszystkie górki, nie ma nic. Nie ma kompletnie nic wilgoci na tych 2-3 cm. Dopiero gdzieś około 5 się zaczyna. Także facelia raczej tam nie wzejdzie. A w tym roku tak wypadło, że akurat tutaj te dwa pola, gdzie mam facelię, to około 30-40% to są gliny i iły. Czyli takie dość ciężkie gleby. Fajne są, jeżeli rośliny poschodzą, bo ten spód jest fajny i one sobie dadzą sobie dobrze radę, nawet z niedobrami wody, tylko żeby powschodziły. No jest taki problem, że one na tą chwilę myślę, że nie powschodzą. No i może być brędza. Zobaczymy. O, tutaj jest taka ziemia zwięzła, że tu mi pług wychodził. Teraz to fajnie przemieszamy. Poczekajcie, bo tutaj taki jest jeden przyjaciel. Ja go pójdę, wyjmę. Potem sobie przyjadę ładowarką i go zabiorę. Maszyna wygląda tak. Jest odchudzona. Maszynę mam porzuconą od kolegi, który akurat jest przedstawicielem Korbanka i mówił, że teraz ma się odchudziło te maszyny, bo one były rzeczywiście dużo bardziej masywne i było, no, glina jeszcze mokra i potrzebowały większej mocy, potrzebowały większych ciągników. W tej chwili używałem jakiejś stali drobnoziarnistej bodajże, co powoduje, że ta maszyna może być dużo, dużo mniejszych gabarytów, co pozwala, żeby pracowała z tymi trochę mniejszymi ciągnikami. Ciekawe, czy teraz ruszymy. Oj, ciężko. Tu, gdzie glina, to jest ciężko. Ale robota jest naprawdę fajna. Jak sami widzicie. Ogólnie, jak wiecie wszyscy, mamy ciężki okres, koronawirus nie odpuszcza. Środki, które są u nas wprowadzone, spowodowały to, że może nie rozpuszczają się tak szybko jak w innych krajach, jak Stany Zjednoczone, czy Włochy, czy Hiszpania. Aczkolwiek jesteśmy jeszcze pewnie przed tą najgorszą falą zachorowań, bo u nas to się później zaczęło. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Musimy na siebie uważać, stosować się do tych zasad, tak jak mówiłem wcześniej. No i tyle. Miejmy nadzieję, że skończy się to jak najszybciej i nie będzie miało bardzo negatywnego wpływu na nasze życie, zdrowie, w końcu na gospodarkę, bo w tej chwili to się wszystko już odbija. Sieje, tak jak wam wspomniałem, to będzie taki vlog chyba o niczym, po prostu trochę pogadam. Sieje 18 hektarów kukurydzy, plus minus tam pół hektara, muszę dobrze to obliczyć. Wszystko to oczywiście będzie pionier,
jestem przedstawicielem Pioniera, także nie widzę innego wyjścia, tym bardziej, że wiem, że te odmiany w kukurydzy nie mają sobie równych u nas w regionie i myślę, że w całej Polsce. Pionier jest pionierem, już to wam mówiłem, jeżeli chodzi o kukurydzę. Na 6 hektarach będę miał poletka, gdzie będziemy robić dni pola, jakąś imprezę u mnie. Będzie tam kolekcja kilku bądź kilkunastu odmian, jeszcze nie wiem, bo tych odmian, jeżeli chodzi o poletka, jeszcze nie dostałem. Mają być na początku przyszłego tygodnia. O, tu jest gminka. O, wał stanął. Kamień pewnie podszedł. Już tak miałem. Na początku przyszłego tygodnia. Także tam będą mieszane odmiany od najwcześniejszego FAO, po FAO pewnie powyżej 300 czy koło 300. Zobaczymy, będziemy chcieli zrobić imprezę, tak jak mówię, ze zbiorem, ważeniem i z takimi rzetelnymi wynikami. Czy będzie bardzo sucho, czy będzie to dobry rok, te wyniki będę wam chciał pokazać i jak ta odmiana się sprawdziła. Tam to pole, gdzie będzie ta kukurydza, bo jest mozaika, tak jak u mnie wszędzie. Czwarta i piąta klasa. Przy kolejnym może filmiku, jak będę albo uprawiał pod tą kukurydzę, albo będziemy siać kukurydzę, będę mógł wam podać nawet, żebyście sobie sprawdzili w geoportalu, że tak rzeczywiście jest, numer działki i tam sobie będziecie mogli zobaczyć, jaka klasa gleby rzeczywiście na tym polu występuje, żeby było od początku do końca bez żadnej ściemy. No tutaj, gdzie glinka, to ciągnik ma naprawdę co robić. Te 20 koni spokojnie by się jeszcze przydało, no ale co, nie mam, musi sobie radzić. Resztę pól będę miał tak: Pioniera 8358, czyli 250, fajna odmiana nadająca się na wszystkie stanowiska, która fajnie radzi sobie w suchych latach. I będę miał też Pioniera na 5,5 hektara takiej lepszej gleby, gdzie będzie tam trójka, tam jest chyba trójka na całości, to nowe pole od tego roku. No i tam będzie klasyka z Pioniera, klasyka, teraz brakuje mi słowa, jak to powiedzieć. Klasyka to jest P8400, a 9241 najwyższa półka, bardzo wiernie plonująca, bardzo wysoko plonująca, z silnym stay greenem, odmiana typowo ziarnowa, generatywna, czyli 9241, odmiana, która w tamtym roku na poletkach u Krzysia sypała najlepiej ze wszystkich odmian łącznie, czy to KWS, czy Majsadur, czy Pionier, odmiana zajęła pierwsze miejsce. I tam właśnie zasiejemy 9241 i zobaczymy, jak sobie ta odmiana w tym roku poradzi. Mam nadzieję, że tych opadów trochę będzie i będzie mogła się fajnie wykazać. Widzicie, gdzie glinka, to trzyma, ale na tych glinkach pług to zawsze wychodzi do góry. No i też ta podeszwa płużna jest niżej, nawet wyżej. No i ciężej się przebić teraz, bo gdzieś tam głębiej ryjemy. Ten sezon niestety nie jest łatwy, mówię o opadach, ale kolejny taki aspekt, zimy nie mieliśmy, mieliśmy cały czas jesień, czy to wiosnę, trudno to nazwać, natomiast nastąpiła prawdziwa wiosna i przyszły mrozy dużo wyższe niż mieliśmy w okresie de facto zimowym, do minus 12 przy gruncie. Tutaj jeden z warzywników, jak usłyszałem, miał przy gruncie minus 12 stopni, minus 8 na wysokości 1,5-2 metrów, co pozwoliło niektórym poplonom wymarznąć. Facelia wymarzła, ale nie do końca. Rzodkie foleista, na przykład w rzepaku, taki problem co miałem, wymarzła w 100% na szczęście i nie będzie mi przeszkadzała potem przy zbiorach i też nie będzie zabierała ważnych składników dla rzepaku.
i nie dość, że susza, to jeszcze teraz przymrozki, rzepaki te wcześniejsze, szczególnie te wcześniejsze, które poszły mocno do góry w pędy, nienaturalnie szybko w tym roku, dostały najbardziej po dupie. No i teraz od... O, tutaj jest ciężko. Tak naprawdę od bodajże weekendu ma się zrobić ciepło. No i zobaczymy, jak naprawdę te rośliny się zachowają po tym przymrozku i czy będzie widać jakieś uszkodzenia od razu i czy wpłynie to znacząco na przyszłe plony. Zobaczymy. Robota idzie, tak jak widzicie, no kurzyć się kurzy. Dogniecimy, zagnieciemy, to rozsieje nawozy i będziemy czekać na opady, bo bez tych opadów będzie ciężko. Na szczęście w kukurydze, kukurydze sieje się troszkę głębiej i głębiej pewnie byśmy chcieli zasiać w tym roku i dzięki temu może mimo tak małej wilgoci i tak ta kukurydza nam jako tako powschodzi. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ktoś tam pytał w komentarzach ostatnio, czym pryskam facelię. Facelii na razie niczym nie pryskam. Jest zbyt sucho, żeby wykonywać żaden, jakikolwiek zabieg. Jak wiecie, nic nie ma rejestracji. Co się tam stosuje, co stosują ludzie, no to się stosuje i to jest. Ja nie pryskałem niczym. Dalej zobaczymy, czy facelia powschodzi i czy będzie sens robić cokolwiek. Mam nadzieję, że tak, bo tej facelii jest u mnie około 10 hektarów. Także... No wielką by było stratą dla mnie, jakbym nic z tej faceli nie uciągnął i by nie powschodziła, i bym musiał to jeszcze przesiewać, czy to drugi raz facelią, czy inną rośliną. Miejmy nadzieję, że w końcu coś popada. Ale to tak ostatnio zauważyłem, że są takie pory, jest pora sucha, nie pada dłuższy okres, a potem jak zacznie padać, to będzie padać z 2 tygodnie i będzie potem denerwować, że za długo pada. Ale nie ma co się denerwować, za długo pada, bo niech pada cały czas. No robotę to robi super. Fajna maszyna, ja też mam taką maszynę na wniosku. Zobaczymy, czy uda się to zrealizować. Jaki będzie rok? Duży wpływ ma na to, czy będzie susza, czy nie będzie suszy. Bo... No i też ze względu na koronawirusa i ten cały kryzys, nie wiadomo jak to dalej będzie. I uważam, że nie ma co w tym roku szaleć z inwestycjami zbyt bardzo, żeby się nie przejechać, bo jest duża niepewność i na giełdach, w cenach wszystkich produktów raz coś spada, raz nagle drożeje. Euro się strasznie umocniło, także te maszyny też poszły do góry na pewno. No i zobaczymy. Dobra, to by było chyba tyle na dzisiaj. Udało się nagrać vloga na jednym wdechu, że tak powiem, bez żadnych dogrywań. Mam nadzieję, że to się nagrało w ogóle, bo ta kamerka lubi mi płatać w figle. Nie no, super to robi. Widzimy się w kolejnym odcinku. Może uprawa i rozsiewanie nawozów pod kukurydzę, bądź też siew kukurydzy, bądź jakieś opryski. Zobaczymy, bo teraz będzie do robienia wszystko tak naprawdę na raz. Musimy opryskać trawy nasienne na chwasty, musimy wyregulować rzepak, ochronić fungicydowo, musimy zrobić chwasty w pszenicy, bo ja miałem świadomie bardzo późno i na jesieni nie zrobiłem zabiegu chwastobójczego niestety. Także tej roboty będzie bardzo, bardzo dużo. To co, widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć!